Ruch pociągu jest jednostajnie przyspieszony bez prędkości początkowej. Piszemy wzór na prędkość w tym ruchu oraz wzór na drogę. Te dwa równania nam wystarczą. Nic tu więcej nie wymyślimy. Z pierwszego wyznaczamy czas, podstawiając do drugiego w to miejsce, podnosząc po drodze ten czas do kwadratu. Upraszczamy przyspieszenie z kwadratem i z równości podkreślonej na czerwono wyznaczamy poszukiwane przyspieszenie.